Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andec i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 4 Nowe Życie, czyli Rodzina Ptak. I jak widzicie, wszyscy śpią, jest godzina północy, jest czwartek. I z tego co wiem, to dzisiaj pierwszy dzień w pracy ma Martyna i Magda. Ja w ogóle, słuchajcie, nie przerabiałem żadnego pokoju dziewczyn jeszcze, bo one są w sumie takie nastoletnio młodo dorosłe i myślę, że całkiem okej to się prezentuje, nie ma jeszcze tragedii. Także tak. I dlaczego ty nie śpisz? Co ci się... A ona jest chora w ogóle. Elka, co ty wyprawiasz? Czekajcie, trzeba jakieś lekarstwo zamówić. Tylko gdzie to się robiło? Zamów. Kup lekarstwo. Bo jest biedna jakaś chorowita. Masz? To teraz je zjedz ładnie. Weź lekarstwo. No i co? No. Pokonała przeziębienie. Bardzo dobrze. Tutaj, słuchajcie, jest talerz na czarną godzinę. W ogóle, czekajcie, dajmy ten plakat może tutaj. Niech będzie, o. Niech będzie w gabinecie podpisane. A co? A co się będziemy ograniczać? Dobra. Do łóżka. Koniecznie, Elżbieta, do łóżka, bo jest godzina północ. Teraz pytanie jest takie, czekajcie, ja muszę jeszcze wyłączyć to radio. Wyłącz. Drugi poziom fotografowania. Oh my god. Ta kariera jest taka... A gdzie ty idziesz? Dlaczego idziesz do krzaka? Nie ma w domu łazienki? Czy ty jesteś normalny? Dlaczego idziesz w ogóle w kurtce? Ja wiem, że jest jesień, ale bez przesady. Chryste, panie. Dobra, i śpij. Słuchajcie, dzisiaj urodzin nikt nie ma. Także w kolejnym odcinku będą urodziny Przemka. Przemek jest ostatni, który dojrzeje. Tajemnicza pogoda. Czyli coś się dziwnego wydarzy? Przepraszam, czy o co chodzi? No dobra. To Przemek tam się załatwia. I teraz czekajcie, bo ja muszę ogarnąć wszystko po kolei. Więc tak. Wojtek do pracy na 13. Martyna do pracy na... Na siódmą, ale to czekajcie. Czemu praca za dwa dni? Przecież w czwartek... Przecież teoretycznie powinna zacząć. I Magda praca na 15, czyli teraz totalnie grafik dnia rodziny ptaków się rozjechał. Każdy ma jakby inną godzinę do pracy. I powiem wam szczerze, że ciężko będzie ich teraz posadzić przy tym stole, żeby zjedli chociaż jeden posiłek dziennie razem. Tak jak wiecie, typowa rodzina zawsze sobie siada do jednego posiłka. Tak tutaj może być ciężko. I powiem wam, że się tego trochę obawiam. Zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, to może wstaniecie czy coś? A ja bym chciał serdecznie podziękować wszystkim moim wspierającym. Ogromne serduszko dla moich wspierających. Dziękuję, że jesteście, że wspieracie moją twórczość szaloną i artystyczną. Dobra, zaraz będzie ranek, jest czwarta. W ogóle pogoda jest dalej tajemnicza czy nie? Tak, dalej będzie tajemnicza. Czy tu jakieś huragany mogą wystąpić czy... O, czekajcie, bo... Bo Martyna już wstała i idzie po... No ale nie jedz tortu, no błagam cię. Co to się w ogóle... wyrzuć zepsute jedzenie, to jest po pierwsze. Po drugie to może siku. A po trzecie to może, że jest coś normalnego. Tylko chyba nie mamy resztek żadnych. Nie mamy resztek? Naprawdę nie mamy resztek? To możesz zrobić śniadanie. A czemu jeszcze nie zbyt... A. No dobra, niech będzie. Tu jest w ogóle syf jakich mało, ale dobrze, patrzcie, posprząta bardzo ładnie. Luncia, co ty tutaj? Co miałkotujesz? No kochana moja seniorka, tak? Seniorka Rodu, Jezus, ile ta, a to wszystko? To ja to może sam. No chyba nie. Zamień to! Nie zdążyłem, kurde. Sprzątnij. Dobra, o, widzę, że Przemek też już wstał i też jest mega głodny. Super. Nie jedz tego tortu, no kurde. Zostawcie te torty, rano nie można cukru jeść. To wiesz co, idź zrób pranie.
kupujesz chyba... Jak to... Co? Czy... Aha! To chodź, zrób z tym praniem porządek. Tam jeszcze reszta śpi, niech śpi. W tym czasie Martynka zrobi wszystkim śniadanko. Tylko jeszcze musisz pozmywać te gary, niestety, moja droga. Sorki. Taka kolej rzeczy. Jezus, jak tą lodówką szargnęła. Mieszaj. Mieszaj i kosztuj. Dobra, Elka jak wstanie, tylko na którą ty do pracy idziesz? Na 10. Ja myślę, żeby ona, wiecie co, jeszcze pracowała, bo ja wiem, że możemy wziąć sobie emeryturę, ale co to będzie za emerytura, jak ona jest na 4. stopniu i była tą dziennikarką. Ja bym chciał, żeby ona znowu była tą dziennikarką, bo ona tam była na 8. poziomie, no. Gratuluję, że masz 3. poziom gotowania. Widziałem też właśnie, że pisaliście w komentarzach, żeby cofnąć jakby to OLC, w sensie, żeby wrócić kodem do tego, żeby ona była dalej... Nie jedz tego! Żeby ona była, w sensie, żeby wrócić na ten stopień kariery, który już był, ale nie. Magda, aha, oni wszyscy śpią w ogóle. To czekaj, ty wstaniesz, to sobie weźmiesz prysznic u Wojtka w łazience. W sensie, to jest łazienka ogólnodostępna, weź prysznic. A Wojtek jak tam? Też jest głodny. Widzę, że się powoli do życia wszyscy budzą bardzo ładnie. A zobaczcie, że oni wszyscy jakoś tak, ci Simowie... Nabrali trochę wagi, ja nie wiem, o co chodzi. Zrobimy im kurs ćwiczeniowy. Poczekaj, bo... Zawołaj wszystkich na posiłek może, co? Zawołaj na posiłek. Nie jedz tego. No. I teraz możesz jeść. Wszyscy razem. Czy śniadanie będzie takim posiłkiem, czy ty wstaniesz? Chodź. Elka, przyjdziesz? Przyjdziesz. A Magda? Też przyjdzie, dobrze. Bardzo się z tego cieszę. O, Wojtek schodzi, zobaczcie. Nie no, bez kitu, oni wszyscy muszą iść na siłownię. Na jakąś bieżnię tu musi wjechać. Ale powiem, że Elka jako seniorka całkiem zacnie się prezentuje jednak. Nie ma siary. Boże, co? Ona ma dalej swoje odruchy. Nawet na starość. Czekajcie, ja muszę zobaczyć jeszcze. Nie Magda, tylko Elka. Aha, Elce zostało... Przeżytych dni, w sensie, że jak, że ona przeżyła ogólnie 108 dni, tak? I że teraz możemy rozdać punkt sławy, o super. A nie możemy, ha, ha, ha. Czyli czekajcie, że teraz już może nadejść w każdej chwili to? W sensie ten koniec, Jezus, jak ona mi kojtnie nagle, to ja się zapłaczę chyba. A gdzie jest Przemek? Halo? Dlaczego ty zmywasz w łazience? Bo ja tego jeszcze nie rozumiem. Skorzystaj. To nie misja kosmiczna. On jest, patrzcie, 8 poziom ma i w ogóle, ale nie. Oh my god, ten zlew. Zaraz przyjdzie pani sprzątająca, nie martwcie się. Zobacz, ty nie powinnaś iść do pracy? Dlaczego ona zaczyna dopiero jutro? A Magda? No Magda dzisiaj. I to jest dziwne. To wiesz co, idź sobie gotuj. Gotuj. A, ty nie masz w ogóle poziomu gotowania. Pięknie. To czekaj, nie. Zrobimy ci tak, żeby ci od razu też przy okazji rozrywka leciała. To oglądaj kanał. O. I niech ci leci przy okazji, 2 w 1 będzie. Wojtek, nie wiem, że ty czekasz. Skorzystaj, a Przemek... Proszę bardzo, te pranie ogarnąć. Co tu się wyda... A on to ogarnął już. O, jak ładnie, dobrze, bardzo ładnie. To wyczyść tackę. I ja myślę, że tutaj dziewczyny mogą...
Bieg wytrzymałościowy, chodź. Chodź, bo i tak potrzebujesz mieć sprawność fizyczną. I musisz biegać na bieżni, więc idealnie. Ale nie musisz w ten kominek tam, wiesz, włazić. No i subcio. W sumie, kurczę, czekajcie, a czy ma gdzie leci ten poziom gotowania? Tak. To niech się uczy. To ja bym tu postawił Wojtka jeszcze, ćwiczenia, chodź. On musi logikę wkoksić, no tak. Ale jest na trzecim poziomie astronauty, więc to też jest bardzo, bardzo, bardzo fajny poziom. Wojtkowi też się patrzcie. Taki trochę Rubens się zrobił. Rubensowskie kształty, o. Co to do kasa przyszła? Dobra, niech on ćwiczy. A ty też ćwiczysz. O, tantiemy, dobrze. Okej, co tam u Elki? Elka... Aha, Elka siedzi przy kompie generalnie. Nie no, ona powinna iść w tą karierę pisaną, no. Ja nie chcę, żeby ona była tym. A ty powinnaś być w pracy, czy mi się wydaje? Czemu ona nie poszła do pracy? I tak to jej nic nie da, bo... Nie dostanie awansu, dlatego że... Ale bez sens. Ja chyba to, słuchajcie, i zmienię karierę zaraz. Bo w sumie ona ma umiejętności literackie i wszystko. Gdzie to jest umiejętności? Proszę bardzo, na 9, więc nie będzie z tym problemu. Żeby to robić, dobra, to wiesz co, ty sobie pracuj ciężko, to i tak ci nic nie da w sumie, ale niech będzie. Aha, Magda już sobie pogotowała, super. Znaczy, pouczyła się gotować. Mhm. To jeszcze się pouczysz gotować. Chociaż nie, poczekaj, ty sobie zrobisz obiad jakiś. Co tu te gnomy rob... A, bo jest święto zbiorów. Gotuj. Ty nic nie umiesz. Makaron z serem zrób, na przyjęcie. Drugi poziom, oh my god. Aha, czekajcie, one się teleportują. A mogę was przesunąć jakoś? Do garażu na przykład, o. Nie, drzewo zostaw. Dobra. I idź gotuj jeszcze raz. Idź gotuj makaron z serem na przyjęcie, proszę bardzo. A teraz co ci przeszkadza niby? No ale co ci przeszkadza? Przemek? Co ty tu robisz? Aha. Jest głodny. Nie ty. Magda ma gotować. Makaron z serem. Na przyjęcie. Żeby była większa ilość. Ćwiczycie tam na dole. Wojtek, co ty wyprawiasz? Na ten, halo. Wracaj na tą... Wracaj na ten... Coś. Jak to się nazywa? Na te sztangi, sztachety, cokolwiek to jest. Tak, a Martyna sobie biegnie. I bardzo dobrze. I bieg. I tak musisz biegać, bo potrzebujesz czwartego poziomu kondycji, więc sorry, ale zacznijmy z grubej rury u ciebie. Tak, tak, tak. Dasz radę. Dobra, a czekajcie, czynnik? Spadaj, Clemens. Oh my god. I Magda będzie to wbijała do końca życia, ten poziom. O nie, czekajcie, zrobiła. Bardzo dobrze. To teraz jeszcze miksologii byś się mogła nauczyć, tylko nie wiem, mam ci, czekajcie. Ćwicz. Trochę się poćwiczysz, to już będziesz bardziej przygotowana na pierwszy dzień w pracy, moja droga. No i miksuj tam. Miksuj, miksuj. Przemek chyba na... A czemu ty nie jesteś w pracy? Co tu się w ogóle wydarzyło? Ty normalny jesteś? Nie wierzę w niego. Do pracy. Zaraz Wojtek do pracy idzie. Dobra, nie ćwicz już, tylko idź się wykąp.
Proszę bardzo, szybki prysznic. Zostaw tamto Martynę, no. Zdążysz? Wydaje mi się, że on powinien iść do pracy, tylko coś tu się... Słuchajcie, dlaczego oni automatycznie sami nie idą do pracy? O co chodzi? Gdzieś kot w ogóle miał, czy się ujada sam do siebie? Spokój się, Luna! Dobra, to pracuj ciężko, Przemek, i Wojtek też pracuj ciężko. Czemu on jest nie swój? Leżące brudne ubrania, no to... Halo, trzeba zrobić pranie. Aha, ta się w ogóle kąpie, okej. Ale to moja droga, nie, ty jeszcze idziesz tutaj, proszę bardzo, teraz na to pójdziesz. A Magda... O, osiem na drugi poziom miksel, to chodź. I też sobie pobiegasz trochę. Chociaż nie, najpierw siku. Najpierw siku. O, i teraz możesz biegać. Jedziesz tam, jedziesz. No i dobra, i masz czwarty poziom sprawności. Tak, wszystko jest. A Macia trochę pobiega. Bo w sumie czuje się dobrze, ale ona zaraz do pracy idzie. Zobaczcie, na 15, no jest święto niby jakieś, poczekajcie. Tak, wiem, że Elka traci popularność. Widzicie? I samo to się nie włącza, żeby... Czy oni coś zmienili? Czy mi się coś zbadżyło? Jak myślicie? Idź, pierwszy dzień w pracy. Jak się w ogóle ubrałaś? Aha, czy jak miksolog, jak żywieniowiec, tylko nie masz okularów. A co z tym telewizorem? To się... Wykroczenie w agencji kos... Co? Przemek nie może uwierzyć we wszechobecność korupcji, która sięga już najwyższych szczebli władzy agencji Kosmosy. W dodatku dziś jeden z równych mu stopniem strażnik z kwadratu puścił do niego oko, zapakowując w co? W kontrabandę w luku daleko... Boże, co to jest w ogóle? Ja siedzę daleko od monitora i nie widzę. Dalekobieżnego statku kosmicznego. Śledzenie innych strażników nie jest jego zadaniem, ale być może aresztowanie dla przykładu kogoś bardziej znaczącego pomogłoby przywrócenie porządku i praworządności w całej organizacji. Czy Przemek odważy się rzucić światło na nieprawidłowość w swoim dziale, czy lepiej zostawić te kwestie Wydziałowi Spraw Wewnętrznych? Przemek zyska sławę, reputację i pieniądze. Przemek będzie musiał złożyć wymówienie. Udaj, że nic nie widzi. Przemek nie odnotuje żadnych... Nie. Ja nie chcę, żeby on tracił pracę tak jak Elka, bo to jest to samo, więc udaj, że nic nie widzisz. Trudno. I Magda poszła do pracy, dobra. A, ona z automatu pracuje ciężko, okej. Jezus, jaka ta jest... Ale jak schudła! Zrób pranie. Jak brak dostępnej pralki? Co tu się... O co chodzi? Jakim cudem? Nie czaję. Czekajcie. Jakim cudem tu jest brak dostępnej pralki? Bo ja tego nie ogarniam. Musimy to naprawić. Pralka. I weźmy pralkę czerwoną teraz tym razem. Która powinna działać, ale okej. I suszarka niech będzie taka, o. Zostawmy ten kosz tutaj i zobaczymy zaraz. Czy Martyna też będzie narzekała? W ogóle wszyscy poszli do pracy, tylko nie Martyna, nie?
telewizor to się tutaj... O, dziękuję. Co tam się wydarzyło? Co za UFO przyleciało? Czy teraz będziesz w stanie robić pranie? Możesz tylko ulepszyć, dobra. Ćwicz. W sumie co ona może robić innego, słuchajcie? Niech sobie tą sprawność chociaż fizyczną wbija. Wiecie co? Ewentualnie ja mam pomysł. Gdzie jest ten robot do ćwiczeń? Taki wiecie... Gdzie to będzie? Czy to będzie w tym? Wiecie o co mi chodzi? Ten robot, który... O właśnie ten. Tylko jest jakiś lepszy, czy to jest ten... Bo tam były chyba dwa roboty, czy nie? Dobra, niech będzie ten w sumie, tylko czekajcie, bo może jest gdzieś jeszcze niżej. Ten jest tutaj, tylko że trzeba go odblokować. No dobra, to weźmiemy tego. Aha. Aha. No i co, i lipa. To ja go postawię w ogrodzie w takim razie. Niech sobie na świeżym powietrzu ćwiczy. Tylko nie wiem, czy koniecznie tutaj, czy może gdzieś... Czekajcie. Zrobimy tak, te leżaki, może stąd won. O! Trzeba to sobie wypróbować w końcu. Nie ma tak, że tak, o. Że bez tego. Ćwicz sparring. Chodź. Wyłaź z tych podziemiów. Oho, jedzie. Wow, wow, wow. Patrzcie, dobra jest. Pomoc koledze z pracy. Jeden ze współpracowników Simki o imieniu Magda potrzebuje pomocy w wykonaniu zadania. Czy powinna to zrobić? Pomóż. Kilka minut na tłumaczenie koledze szczegółów zadania, dzięki czemu udało mu się wykonać je tak, jak należy. Jednak gdyby Magda poświęciła mu więcej czasu, prawdopodobnie spisałby się lepiej. Aha, czyli coś tam się nie poprawiło, ale dobrze, czekajcie. No i super. I niech będzie. Jakaś Elka może by z pracy wróciła, czy jeszcze nie? W ogóle wiatr się zerwał i pogoda jest dalej tajemnicza. Ha, 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 hu, ha, hi, ha. I co? O, Elka 300 tylko i Przemek 1000, jaka w ogóle jest masakra. Ela, sorry, ale... Wróć do domu i zmieniasz karierę, niestety, bo to jest bez sensu. Idziesz jeszcze raz do innego, do innej redakcji. Kariera. Znajdź pracę. Niestety, bo tu dziennikarz. Jelka zaczęłaś od którego, czekajcie? Aha, od szóstego, no i widzicie, od szóstego poziomu. Wydawnictwo Mors. No i bardzo... I ja jestem teraz zadowolony. Bo to było, słuchajcie, złe. Ona się nie odnajdywała w ogóle. Przemek, jak tam? Prawie wszystko dobrze u ciebie? No dobra, to wiesz co, graj sobie przez sieć. Chodź. No nie wiem, graj z kimkolwiek. Czy tylko, czy ty będziesz w tym kombinezonie teraz cały czas siedział? Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że Elka wróciła do redakcji. O, jak dobrze. O nie, już on tam coś strzyka. Głodna jesteś? Dobra, to czekaj, to zjedz sobie. Weź resztki. I nie wiem, może napiszesz jakiś tekst w sumie? Czemu nie możesz pisać? Aha, bo jesteś spięta. No trudno. Bardzo ciężko, okej. A Wojtek, o której wraca, bo ja nie wiem. O 21, czyli on z Magdą pracuje najdłużej.
No dobra, to słuchajcie, niech oni sobie pracują, a my będziemy kończyć na dzisiaj. Hihi. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Dla Was serdeczne lovki Giskiej Besowskiej. Ja Was buziakuję bardzo mocno i słyszymy się w kolejnych odcinkach już niebawem. Tak więc trzymajcie się, cześć i do następnego. Pa, pa!